Święty Ludwik z Granady Książka pod tytułem Przewodnik grzeszników Arcydzieło wielkiego mistyka i mistrza duchowego Rozdział dwunasty Dwunasta przyczyna zobowiązująca nas do cnoty To pierwszy towarzyszący jej przywilej w tym życiu, to jest szczególna opatrzność jako Bóg zasłania wiernych aby ich zawsze ku dobremu prowadzić, i opatrzność, jaką rozciąga na grzeszników, aby ich występki ukarać. Najpierwszy, najdroższy z tych przywilejów, ten, z którego jak z obfitego źródła wypływają wszystkie inne, to ojcowska troskliwość Boga o tych, którzy oddali się na Jego służbę. To prawda. Że Bóg roztacza swoją opatrzność nad całym stworzeniem, ale szczególnie osłania nią tych, których przyjął za swoich, są oni dla Niego dziećmi, dał im umysł i serce dziecinne. Ma też dla nich miłość najczulszego Ojca i ta miłość jest początkiem i miarą Jego nad nami opatrzności. Jaka jednak jest Rozciągłość tej opatrzności nie może mieć dokładnego wyobrażenia nikt poza tym, kto jej doświadczył, lub ma głęboką znajomość pisma świętego. Każdy, kto oddał się studiowaniu tego ostatniego, mógł spostrzec, że tamten, że temat ten stanowi główną treść boskich ksiąg. Istotnie, całe pismo święte, niczym Ziemia na swych biegunach, obraca się na tych dwóch głównych punktach, to jest czego Bóg żąda i co obiecuje. Ta nauka jest zaś rozłożona tak, że wszystkie księgi moralne są jej wykładem, a wszystkie historyczne dowodem i potwierdzeniem, a to poprzez różnicę, jaką ukazują w postępowaniu Boga względem ludzi dobrych i złych. Ale Bóg jest tak hojny, tak wspaniały, a człowiek tak słaby, tak ubożuchny, że z konieczności zachodzić musi ogromna różnica pomiędzy tym, czego Bóg żąda, a tym, co daje. Żąda od nas miłości i posłuszeństwa, które już i tak są darami Jego łaski a oferuje nam za to nieocenione dobrodziejstwa w tym i w przyszłym życiu. Na pierwszym miejscu stawiamy tę miłość i opatrzność ojcowską, którą ogarnia Bóg swoje przybrane dzieci, a która nieskończenie przewyższa miłość i staranie wszystkich Ojców na świecie. Jakiż ojciec uzbierał kiedy dla swoich dzieci skarby równające się dziedzictwu, które Bóg obiecuje swoim? Gdzie jest ojciec, którego poświęcenie doszłoby aż do wylania całej swojej krwi, który otaczałby swoje dzieci tak nieustającą jak Bóg troskliwością? On ma je bezustannie, przed swymi oczyma. Dopomaga im we wszystkich pracach, wspiera we wszystkich trudach. A mnieś dla niewinności przyjął, mówi król prorok, utwierdziłeś mnie przed oblicznością Twoją na wieki. Psalm 40, werset 13. Tutaj może troszkę yy, taki. Taką uwagę zwrócę, tu kiedyś inne tłumaczenie po prostu było hapisma pisma świętego, bo takie dziwne są niektóre, yy, niektóre tłumaczenie. I dalej. Oczy Twoje patrzą na mnie zawsze i Twoje staranie nigdy mnie nie opuszcza. Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, mówi dalej prorok, a uszy jego na prośby ich. A twarz pańska nad czyniącymi źle, aby wygładził z ziemi pamiątkę ich. Psalm 33, wersety 16-17. A że ta opatrzność Boża jest największym bogactwem chrześcijanina, i że jego radość i ufność wzrastają w miarę pewności, jakiej on nabiera, nie będzie od rzeczy zebrać tu rozmaite świadectwa pisma świętego. Stanowiące tak bardzo wiarygodny zapis świętych obietnic poczynionych nam w tym boskim testamencie. Oczy pańskie nad tymi, którzy się go boją, obrońca mocy, umocnienie siły, zasłona od upalenia i chłodnik w południe, wyproszenie od obrażenia, a ratunek upadku. Wywyższający duszę i oświęcający oczy, dający zdrowie i żywot i błogosławienie, mówi Eklezjastyk 34, 19, werset 20. Przed Panem postępki człowiecze będą prostowane i drogi Jego zechce. Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swą. Psalm 36, wersety 23-24. Jakże miałby cierpieć ten, kto tak słodko upada? Mówi dalej Dawid. Mnogie uciski sprawiedliwych, a z tych wszystkich Pan je wybawi. Strzeże Pan wszystkie kości ich. Jedna z nich się nie skruszy. Psalm 33, wersety 20-21. <laughs> Święty Łukasz Ewangelista z większą jeszcze dobitnością, powtarza to samo według Zbawiciela nie tylko wszystkie kości sprawiedliwych, ale wszystkie ich włosy są policzone i żaden z nich nie zginie. Jakaż to troskliwość opaczności? Gdzież ona nie dosięgnie, kiedy nawet o włosy się troszczy? Ale jeśli dziwią was te słowa? Przytoczę tu inne, nie mniej zadziwiające. Kto się Was dotknie, dotyka się źrenicy oka mego. Wystarczyłoby powiedzieć, Kto się Was dotknie, mnie samego się dotyka. On więcej mówi, Kto się Was dotknie, dotyka się źrenicy oka mego. Ale Bóg nie poprzestaje na tym, że sam czuwa nad nami. Daje nam jeszcze straż swoich aniołów. Aniołom swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich, na ręku będą cię nosić, byś snaś nie obraził, o kamień nogi twojej. Psalm 90, wersety 11 12. Zostawcie więc sprawiedliwi bogaczą świata upodobanie w ich pięknych koniach i wspaniałych powozach. Was aniołowie noszą na ręku tak jak widzimy najstarszych synów w rodzinie podających rękę młodszym braciszkom, by prowadzić i umacniać ich kroki. Tak te błogosławione duchy, jako starsi, biorą na swoje ramiona sprawiedliwych, nieumiejących chodzić o własnych siłach, podpierają ich w życiu, a po śmierci zanoszą ich jak łazarza na łono Abrahama. Psalmista mówi jeszcze wpuści anioł pański, wokoło bojących się Go i wyrwie je. Psalm 33, werset 8. Wykład świętego Hieronima jest jeszcze dobitniejszy. Anioł Pański obozować będzie około nich. Gdzież jest na świecie król, który by kiedykolwiek miał taką straż na swoją obronę? Czwarta Księga Królów ukazuje nam te niebieskie chówce przy robocie. Król Syryjski wysłał swoje wojsko w pogoń za Elizeuszem. Sługa proroka drżał osłupiony od strachu. Święty mąż prosi Boga, żeby otworzył oczy na oczy tego człowieka, zupełnie już upadłego na duchu i okazał mu przewagę siły wojska, która za niego walczy nad wojskiem nieprzyjacielskim. Otwierają się oczy sługi. I wtedy widzi on całą górę pokrytą jeźdźcami i ognistymi wozami ustawionymi wokół Elizeusza. Otóż owa straż, o której mowa w pieśni nad pieśniami. Cóż ujrzysz na sulamitce jedno chówcy wojenne? Pieśń nad pieśniami, 7, werset 1. Sulamitka... Jest wyobrażeniem Kościoła i duszy usprawiedliwionej. I w innym miejscu. Oto łoże Salomonowe, sześćdziesiąt męż mężnych obstąpiło, i z najmężniejszych Izrael. Wszyscy trzymając miecze i bardzo ćwiczeni ku bitwie, każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych. Te wielkie obrazy nakreślone przez Ducha Świętego ukazują nam troskliwość Boga o dusze sprawiedliwych i staranie, jakim je otacza. Doprawdy, jak pojąć, żeby człowiek zrodzony w grzechu, obleczony tak ułomnym ciałem, mógł bez takiej pomocy przeżyć długie lata, nie popełniwszy choćby myślą żadnego grzechu śmiertelnego? A nie tylko ta boska opatrzność zabezpiecza ich od zła i prowadzi ku dobru. Zdarza się często, że zła, w jakie wpadają oni czasem za jego dopuszczeniem, czyni on dla nich źródło dobra. Takie upadki budzą w nich czujność, utwierdzają pokorę i pomnażają wdzięczność dla tego, który wydobył ich z tylu niebezpieczeństw odpuścił im tyle nieprawości tym mówi apostoł którzy miłują Boga wszystko dopomaga ku dobremu dobremu list do rzymian 8 werset 28 zadziwiające są te łaski opatrzności co jednak zdumiewa jeszcze bardziej to to że Bóg zlewa je nie tylko na swoje sługi ale i na ich dzieci i na wszystko, co ich dotyczy. Ja jestem, powiada sam Pan Bóg Twój, mocny, zapalczywy, nawiedzający nieprawość ojców nad synami do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, i czyniący miłosierdzie na tysiące tym, którzy mnie miłują i strzegą mego przykazania. Księga wyjścia 20, wersety 5-6. Patrz na Dawida, patrz na Abrahama. Ileż to razy i przez ile wieków przebacza on ich dzieciom godnym ostatniej kary? Jedynie przez wzgląd na nich i na nauczczenie na ich pamięci. Izmael, syn, nie, syn niewolnicy, był synem Abrahama. To już wystarczy, żeby uczynione mu zostały Najświetniejsze obietnice Rozmnożę i rozszerzę go bardzo Księga Rodzaju 17:20 I rozmnożę w naród wielki Księga Rodzaju 21:13 13 Eliezer Udaje się w dalekie strony Szukać małżonki dla Izaka Eliezer to sługa Abrahama. Bóg sam będzie mu przewodnikiem w podróży i w, i, w, i, w, i w wykonaniu jego zamiaru. Ale nie tylko już sługę przez wzgląd na Pana, ale i samego Pana z powodu miłości sługi osłania swoją opieką i łaską ten opatrzny Bóg. Putyfar obciążony jest zbrodniami bałwochwalstwa. A przecież jego dom, obsypany dobrodziejstwami nieba, kwitnie w pomyślności. Ma też putyfar miłego w oczach Pana domownika. Któż wahałby się przed oddaniem się Panu tak hojnemu, tak łaskawemu dla swoich sług i dla wszystkiego, co w jakikolwiek sposób ich dotyczy? Te cudowne objawy Bożej Opatrzności są podstawą tych niezliczonych imion, jakie Pismo Święte przyznaje Bogu. Najznaczniejsze i najbardziej zwyczajne jest imię Ojca. Jest to imię, które Zbawiciel w swojej Ewangelii daje mu na każdym kroku. Niemniej często można je spotkać w Starym Zakonie, mówi Psalmista. Jako lituje ojciec synów swoich, zlitował się Bóg nad tymi, którzy się Go boją, boć On zna utworzenie nasze. Psalm 102, werset 13. Inny prorok posuwa się o wiele dalej. Miłość Boga przewyższa z nadmiarem miłość Ojca Naturalnego i wydaje mu się, iż nikt oprócz Boga na to miano nie może zasłużyć. Ty, Ojciec nasz, a Abraham o nas nie wiedział i Izrael nie znał nas. Księga Izajasza, 63, werset 16. Ale ponieważ serce matki ma zwykle coś bardziej tkliwego i gorętszego niż serce ojca, chce on być zwany matką i więcej niż matką. Słuchajcie Go, jak mówi przez proroka Izajasza. Izali może zapomnieć niewiasta niemowlęcia swego, aby się nie zlitowała nad synem żywota swego. A choćby ona zapomniała, wszakże ja nie zapomnę cię. Mury Twoje zawdrzy przed oczyma mymi. Izajasz 49 werset 15. Czy można znaleźć coś bardziej czułego, coś rzewniejszego? Któż byłby tak ślepy, tak bojaźliwy, by nie poczuć, się uniesiony radością, ożywiony nadzieją, na widok takiej miłości i troskliwości. Ten, co nam je daje, to Bóg, którego prawda nie może omylić, którego władza nie zna granic, i jak tu nie ufać, jak się nie weselić? Lecz macierzyństwo, wzięte ogólnie, nie dostarcza jeszcze Bogu wystarczająco żywego obrazu Jego miłości. Wybiera On w całej naturze stworzenie najsłynniejsze ze wzniosłości tego uczucia. Jako orzeł, mówi, w deuteronium, wybawiający ku lataniu Orlęta swe i nad nimi latający. Tak Bóg rozszerzył skrzydła swoje na lód swój i wziął go i nosił na ramionach swoich. Księga Powtórzonego Prawa, 32, werset 11. A w innym miejscu nosił cię Pan Bóg twój jako zwykł nosić człowiek maluczkiego syna swego, po wszystkiej drodze, którąście chodzili, a żeście przyszli na miejsce. Księga powsłużnego prawa 1.31. Jeżeli Bóg przybiera nazwę Ojca i Matki, to nam nadaje też nazwę dzieci, i to dzieci ukochanych. Jeśli syn poczciwy, mnie epraim jeśli dziecię rozkoszne, mówi u Jeremiasza, bo od onąd, jakom mówił o nim, jeszcze nań będę pamiętał. Przetoż się poruszyły wnętrzności moje nad nim, litując, zlituje się nad nim, mówi Pan. Księga Jeremiasza, 31, 20. Jaką radość powinien wlewać w nasze serca. Każdy taki wyraz wychodzący z ust Boga. Jak moglibyśmy nie przejąć się wdzięcznością dla Boga, który tyle miłości okazuje nędznym stworzeniom? Do tytułu Ojca dodaje Bóg jeszcze inny, oparty na samej opatrzności, tytuł pasterza, który jak widzimy przybiera w swej świętej Ewangelii. Oto jak sam przedstawia siebie pod tą figurą. Jam jest pasterz dobry. I znam owce moje, i znają mnie moje. Ewangelia Jana 10, werset 14. A jak je znasz, Panie? Jako mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca. Ewangelia Jana 10, 15. Patrzysz więc na nas, Panie, tym samym okiem, jakim Ojciec Twój, patrzy na Ciebie samego. O szczęśliwe wejrzenie! O Błoga Opatrzności! Jakiej większej chwały moglibyśmy pragnąć niż ta, by widzieć, jak Syn Boży patrzy na nas tym samym spojrzeniem, jakim Bóg Ojciec spoglądał na niego? Oczywiście, porównanie to nigdy nie będzie całkowite. Syn prawdziwy wart jest o wiele więcej, Niż przybrane, <coughs> niż przybrane dzieci, ale czy nie ogromna jest nasza chwała już hmm. przez samo to, że istnieje podstawa do takiego porównania? Jeżeli chcesz poznać działania i dobrodziejstwa tej opatrzności, posłuchaj, jak pięknie opisuje ją sam Bóg u proroka Ezechiela. Oto ja sam będę szukał owiec moich i nawiedzę je, jako nawiedza pasterz trzodem swoją w dzień, gdy bywa w pośrodku owiec rozproszonych. Tak nawiedzę owce moje i wybawię je z wszech miejsc, do których były rozproszone w dzień obłoku i chmury. I wywiodę je z narodów, i zgromadzę je z ziem, i przywiodę je do ziemi ich. I będę je pasł po górach izraelskich, nad strumieniami, i na wszech mieszkaniach ziemi. Na pastwiskach najobfitszych paść je będę, a po górach wysokich izraelskich będą pastwiska ich. Tam będą odpoczywać w trawach zielonych, a na pastwiskach tłustych paść się będą po górach izraelskich. Ja będę pasł moje owce, a ja im dam leżeć. Mówi Pan Bóg: co było zginęło, szukać będę, i co się było oderwało, przywiodę. Co było połamano, przywięzuję. Co było chore, wzmocnię, a co tłuste i mocne, strzec będę. A będę je pasu w sądzie. Księga Ezechiela 34, 11-16 włącznie. Nieco dalej dodaję, i uczynię z ziemi przymierze pokoju, i uczynię, że ustaną bestie złe z ziemi. A ci, którzy mieszkają na puszczy, bezpiecznie będą spać w lesie. I postawię je około pagórka mego błogosławieństwem. I spuszczać będę deszcze czasu swego. Deszcze błogosławieństwa będą. Ezechiela księga 34, 25, 26. Powiedzcie teraz, czy mógł Bóg nam obiecać więcej? Czy mógł nam odmalować swoją miłość słodszym, bardziej trosk troskliwym obrazem, tkliwym obrazem? Pod figurą mówi on tu wyraźnie. Po pierwsze, trzoda ta, przedmiot tylu starań, jest całkowicie duchowa. Jasno ukazuje to treść. Dalej, te ufite pastwiska nie mogą być rozumiane jako dobra doczesne, które są wspólnie, które są wspólne dobrym i złym lecz jako szczególne łaski i dary, które dobry pasterz zlewa na swoją ukochaną trzodę, aby ją poprowadzić tam, gdzie trzeba. I Izajasz nie pozostawia co do tego żadnej wątpliwości. Jako pasterz, trzodem swą paść będzie, ramieniem swym zgromadzi baranki, a na łonie swym podniesie, kotne sam nosić będzie. Dawid z niemniejszym wdziękiem używa tej samej alegorii w Psalmie 22 lub jak święty Hieronim wykłada: Dominus, pastor Meus, nie powtórzę tutaj prześlicznego opisu rozmaitych posług tego dobrego pasterza. Każdy może go łatwo przeczytać i zrozumieć w oryginale. Tak samo jak nazwę pasterza przybiera Bóg dlatego, że nas prowadzi, tak przybiera też tytuł Króla, dlatego że nas broni, tytuł Mistrza dlatego, że nas naucza, lekarza, że nas leczy. Piastunki, że nas nosi na ręku. Stróża dlatego, że nad nami czuwa. I osłania swoją opieką. Pismo Święte pełne jest tych i podobnych określeń, a najserdeczniejsza ze wszystkich, najbardziej wykazująca jego opatrzność, jest nazwa Oblubieńca, nadana mu w pieśni nad pieśniami. Tym słodkim imieniem chce on być wzywany przez grzesznika. Nazywaj mnie, Oblubieniec mój, Książę Państwa mego. Jeremiasza 3, werset 4 Niewysłowiony boski związek, którego wielkość tak wysoko wynosi apostoł, przytoczywszy słowa pierwszego człowieka do pierwszej niewiasty, opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele dodaje. Sakrament to wielki jest, a ja mówię w Chrystusie i w Kościele. List do Efezjan 5, 31-32. Otóż każda dusza utwierdzona w stanie łaski może w tym samym znaczeniu i z tego samego tytułu nazywać Pana Jezusa swoim oblubieńcem, a czegóż nie ma ona prawa spodziewać się od tego Boga, który przybiera względem niej takie miano i który nie może go nosić na próżno? Ale po co zbierać po Piśmie Świętym to tu, to tam, ten albo inny przedmiot, alb, to albo inne imię? Wszystkie imiona, które zapowiadają jakiekolwiek dobro, należą się naszemu boskiemu Panu, kto tylko kocha Go i pilnie szuka, znajdzie w Nim wszystko, czego może zapragnąć. Znajdziemy wszystko w Jezusie Chrystusie, mówi i święty Ambroży. Jezus Chrystus jest dla nas wszystkim. Jeżeli pragniesz wyleczyć się z Twoich ran, On jest powszechnym lekarzem. Jeżeli pożera Cię ogień porządliwości, on jest źródłem wód chłodzących. Jeżeli upadasz pod ciężarem twych nieprawości, on jest świętością najwyższą. Jeżeli potrzebujesz pomocy, on jest siłą. Jeżeli lękasz się śmierci, on jest życiem. Jeżeli uciekasz od ciemności, on jest światłem. Jeżeli wzdychasz za niebem, on jest drogą. Wreszcie, jeżeli łakniesz pokarmu, On jest niebieską i niepodlegającą zepsuciu manną. A zatem Bóg, jeden, sam w sobie, jest względem nas tym wszystkim wręcz czego tylko wymagają niezliczone ułomności naszej natury. Nie skończylibyśmy nigdy. Gdybyśmy chcieli zebrać tutaj wszystkie zawarte w Piśmie Świętym świadectwa, przytoczyliśmy niektóre, aby pocieszyć i umocnić tych, którzy poświęcili się służbie Bożej, a ponętą najbogatszego skarbu pod słońcem przyciągnąć tych, którzy jeszcze mu się nie oddali, jak Ten, który oddał swojemu Królowi wielką przysługę w jakiejś ważnej sprawie, starannie. Zachowuje rozkazy i obietnice, jakie od Niego otrzymał, znajdując w nich potężną pobudkę do męstwa oraz ochłodę w pracy i znojach, a także prawo do nagrody, jaka Mu się należy. Tak samo i sługa Boży zachowuje w swym sercu te święte słowa, jako Boże zapisy, pewniejsze niż wszystkie obietnice ziemskich, ziemskich panów. To jest podstawa jego nadziei. To jest jego siła w trudach. To ufność w niebezpieczeństwie. To pociecha w smutku, wsparcie we wszystkich potrzebach. To miłość rozpłomienia go i zachęca do oddania się całkowi, całkiem służbie Pana, który cały wylewa się dla niego i chce mu być wszystkim we wszystkim. Wynika stąd, że jedną z głównych podstaw życia chrześcijańskiego jest praktyczna znajomość tej prawdy. Wierny chrześcijanin ma w swym Bogu ojca, matkę, pasterza, lekarza, nauczyciela, oblubieńca, obrońcę, po prostu wszystko. Czy możesz wyobrazić sobie w życiu dobro bardziej cenne, przedmiot bardziej godny naszego szacunku i naszych pragnień? Cóż świat może dać swoim zwolennikom takiego, co godziłoby się porównać z tak wielkim skarbem? Jakiż to powód do radości i pociechy dla tych, którzy go posiadają? Jaka gorliwość musi rozpalać ich serca? Z jaką pogardą muszą oni patrzeć na marności tego świata? Weselcie się w Panu, mówi prorok, i radujcie się sprawiedliwi, a chlupcie się wszyscy prawego serca. Psalm 31, werset 11. Pozwólcie, pozwólcie ludziom ziemskim cieszyć się tym, co ziemskie jednym zaszczytami i bogactwami świata drugim wysokim urodzeniem tym łaską i przyjaźnią królów tamtym pierwszeństwem stopnia i godności co do was którzy jako swój udział chcecie mieć boga samego w Bogu jedynie powinniście się weselić i chlubić tym słuszniejszy macie do tego powód, że wasze dziedzictwo przewyższa wszystkie inne o tyle, o ile Bóg przewyższa wszystkie te rzeczy. Takie uczucia ożywiały Dawida, który śpiewał. Wybaw mnie z ręki synów obcych, których usta mówiły nikczemność, a prawica ich prawica nieprawości których synowie jako nowe szczepki w młodości swojej, córki ich przystrojone, i zewsząd ozdobione na kształt kościoła, spiżarnie ich pełne, jedno po drugim wydające, owce ich płodne, wielkimi trzodami wychodzące, i woły ich tłuste, nie masz obalenia w płociech ani przejścia. Ani wołania ich po ulicach. Błogosławionym nazwali lud, który to ma. Błogosławiony lud, którego Pan Bóg jego. Psalm 143, werset 11 do 15 włącznie. A jaka jest tego przyczyna, wielki królu? Przyczyna ta jest oczywista. W samym tylko Bogu znajduje się zebrane wszystko co może budzić jakiekolwiek pragnienie. Niech inni cieszą się tym czy tamtym, jakim się podoba. Co do mnie, nawet wyniesiony do szczytu bogactwa i potęgi, nie będę się chlubił niczym innym, jak tylko Bogiem moim. Inny prorok. A ja będę się w panu, panu radował i będę się weselił w Bogu Jezusie moim, Bóg Pan, jest moc moja i postawił jako jeleni nogi moje, i po wysokościach moich poprowadzi mnie zwycięzca, psalmy śpiewającego. Oto jest chwała, oto są skarby zachowane na tym świecie dla tych, którzy służą Bogu. Oto też wzgląd który najskuteczniej jest w stanie zachęcić każdego do oddania się mu, z kolei zaś najbardziej też uzasadniony powód skargi tak dobrego i wiernego Pana na tych, którzy służyć mu nie chcą. Na to właśnie użalał się kiedyś przez proroka Jeremiasza. Co za nieprawość, woła, znaleźli we mnie ojcowie wasi iż się oddalili ode mnie, a chodzili za nikczemnością i stali się nikczemni. Jeremiasza księga 2, werset 5 A nieco niżej. I zali, puszczą stałem się Izraelowi, albo ziemią zamierzchłą? Czemu tedy mówił lud mój, odeszliśmy, nie przyjdziemy więcej do ciebie? I zali zapomni Pana ubioru swego albo ulubieńca koszulki swojej. A lud mój zapomniał mnie przez dni niezliczone. Jeremiasza Księga 2, werset 31. Skoro zaś Bóg tak gorzko żali się na ludzi starego zakonu, to o ileż bardziej słusznie może się On uskarżać na wyznawców Ewangelii? których obsypał nierównie bardziej obfitymi i nieskończenie wyższego znaczenia łaskami i dobrodziejstwami? Ale gdyby się miało okazać możliwe, że mielibyśmy pozostać nieczuli na korzyści tej błogiej opatrzności, jakiej doświadczają sprawiedliwi, to niech nas pouczy przynajmniej bojaźń innej opatrzności jeżeli ją można w ten sposób określić jako Bóg rozpościera nad grzesznikami aby ukarać ich nieprawości nasz pan obchodzi się z nimi tak jak oni obeszli się z nim oddaje ich niepamięć za niepamięć Wzgardę Za wzgardę. Zechciał Bóg uosobić niejako tę prawdę w osobie jednego ze swoich proroków. Dom Judy opuścił pana swojego prawego oblubieńca. Bóg rozkazuje Ozeaszowi wziąć sobie za małżonkę nierządnicę, której dawne sprośności są obrazem duchowego wszeteczeństwa jego niewdzięcznego ludu. Wkrótce rodzi się z tego związku dziecko, którego imię znaczy, nie lud mój, co zapowiada Izraelowi, że nie uznawszy i nie uczciwszy Pana jako swojego Boga, nie będzie też uznany i uczczony przez niego jako jego lud. Na potwierdzenie tego wyroku sam woła. Sądźcie matkę waszą, sądźcie, bo ona nie żona moja, a ja nie mąż jej. Księga Zasza 2, werset 2. Ona nie, do, nie dotrzymała mu wiary i uległości uczciwej żony. Nie będzie też on miał dla niej miłości i starania kochającego męża. Ludzie żyjący źle bywają zapomniani przez Boga. Są oni na tym świecie jak dziedzictwo bez Pana, jak szkoła bez mistrza, jak okręt bez steru, jak trzoda bez pasterza, błąkająca się to tu, to tam, która niechybnie pójdzie na łup wilkom. Nie będę Was pasł. Mówi Pan u Zachariasza, co umiera, niech umiera, a co wysieczono, niech będzie wysieczono, a drugi, a drudzy, niech żrą każdy mięso bliźniego swego. Zachariasza 11, werset 9 Skryję oblicze moje od nich, Mówi gdzie indziej, a będę się przypatrywał końcowi ich. Ale dobitnie jeszcze wyraża się Bóg, mówiąc o swoim ludzie, jako o winnicy najstaranniej hodowanej, która nie wydała owoców, jakich się po niej słusznie mógł spodziewać. Okażę Wam, co ja uczynię winnicy mojej. Rozbiorę płot jej i będzie na rozchwycenie. Rozerwę pokarm jej i będzie na podeptanie. A obłokom przykażę, aby na nią dżdżu nie spuszczały. Izajasza 6, werset 6, to znaczy odbiorę jej wszystkie posiłki, wszystkie skuteczne łaski, jakimi ją obdarzyłem. I ulegnie zupełnemu spustoszeniu. Cóż strasz, straszniejszego, niż tego rodzaju opatrzność? Cóż może być smutniejszego, jaka nędza wielka, niż być odartym z ojcowskiej opieki Boga pośród wszystkich niebezpieczeństw świata i dolegliwości życia? Niestety, świat, jest jak rozchukane morze, jak puszcza przepełniona drapieżnym zwierzem. Życie wystawione jest na tyle przygód. Nieprzyjaciele nasi są tak silni, tak trudno ustrzec się ich sideł. Tyle zasadzek nas otacza, a człowiek tak słaby, tak ślepy, taki nędzny, czy potrafi pozbawiony łaski i opieki Bożej uniknąć pozostawionych ze wszystkich stron sideł? Jak oprze się sam i bez obrony tak licznym, tak groźnym nieprzyjaciołom? I gdyby jeszcze opatrzność przestała na tym tylko, żeby odwrócić oczy od grzesznika, zostawiając go bez pomocy wydonego na tyle trudów, na tyle nęc? Ale Bóg sam te trudy wznieca, On sam je zsyła. Dawniej czuwał nad nimi, żeby ich osłaniać, teraz czuwa, niestety, żeby ich ukarać. Położę oczy moje na nie, na złe, a nie na dobre. To znaczy, opatrzność moja która kiedyś była im puklerzem będzie odtąd mieczem w który uzbroi się moja zemsta by ścigać ich nieprawości biada im, że odstąpili ode mnie spustoszeni będą Księga Ozaasza 7, 13 mówi dalej ale te obrazy jeszcze nazbyt łagodne i nazbyt słabo malują karanie Opisze Bóg zaraz gniew w swojej po pomście niecierpliwy. Zabiegnę im jako niedźwiedzica, gdy zabiorą dzieci. I roztargam wnętrza wątroby ich, a pożyre je tam jako lew. Księga Ozaasza, 13, werset 8. W proroctwach. <laughs> W proroctwach Amosa znajdujemy niemniej zastraszający obraz. Bóg oświadcza, że wytnie w pień wszystkich grzeszników, aby ich ukarać za zbrodnie łakomstwa. I zaraz dodaje uciekł, a nie będzie zachowan z nich, który uciecze, choćby zstąpili aż do piekła. Stamtąd wywiedzie je ręka moja, i choćby wstąpili aż do nieba, stamtąd je ściągnę. I choćby się skryli na wierzch Karmelu, stamtąd szperając wezmę je. I choćby się skryli od oczu moich do głębokości morskiej, tam rozkażę wężowi, a będzie je kąsał. A jeżeli pójdą w niewolę, przed nieprzyjacielem, nieprzyja cioły swymi, tam rozkażę mieczowi, a pobije je i położę oczy moje na nie, na złe, a nie na dobre. Księga Amosa 9, versety 1 z czwartym włącznie. Który grzesznik, słysząc te piorunujące słowa, wychodzące z ust samego Boga, mógłby się nie przejąć gwałtownym strachem, Widząc, jak silnego nieprzyjaciela sobie ściągnął, jak ten wszelkimi drogami go ściga, jak zawzięcie nieprzestannie pracuje nad jego zgubą, jak żeby mógł użyć jednej chwili spoczynku, doznać najmniejszej radości? Złem jest, i to złem najokropniejszym, być odrzuconym od opatrzności Boga, ale widzieć ją przeistoczoną, w narzędzie śmierci dla siebie, widzieć ten jej miecz, niegdyś wydobyty przeciw naszym nieprzyjaciołom, a dziś zwrócony przeciw nam samym, widzieć te oczy niedawno otwarte na naszą obronę, dziś otwierające się już tylko na naszą zgubę, widzieć to ramię, jedyną naszą podporę, odtąd wyciągnięte do uderzenia i to serce. Które miało dla nas same tylko myśli miłości i pokoju, teraz pałające myślą zemsty i zguby. Słyszeć tego, któremu miłe było nazywać się naszą tarczą, naszym szańcem, naszą ochroną. Słyszeć Go oświadczającego, że odtąd będzie dla nas toczącym robakiem, drapieżnym lwem. To naprawdę okropność nad okropnościami. Jak może usnąć ktoś, kto wie, że kiedy on odpoczywa, Bóg czuwa, jak ruzga Jeremiasza, żeby go ukarać i zgubić? A jakaż jest rozmaitość tych grożących nam zabiegów? Jakie ramię można przeciwstawić temu ramieniu, ramieniu Boga? którego gniewowi żaden się oprzeć nie może Księga Hioba 9 werset 13 To też największą karą jaką grozi Bóg grzesznikowi w tym życiu jest odsunięcie od niego ojcowskiej ręki jego opatrzności Nie słuchał lud mój głosu mego mówi przez psalmistę a Izrael nie dbał na mnie i puściłem je zarządzami serc ich. Psalm 80, werset 12. Zapomniałeś, powiada w innym miejscu, zapomniałeś zakonu Boga, Twego. Zapomnę i ja, synów Twoich Księga Ozeasza 4, werset 6. Cóż gorszego może spotkać niewiastę? Jak zostać wypędzoną przez męża? Co winnicę, jak leżeć odłogiem i być opuszczoną przez Tego, który ją uprawiał? Cóż gorszego może spotkać duszę, jak utracić opiekę swego Boga? Dusza bez Boga. Cóż to innego, jak niewinnica bez uprawiającego? Ogród bez ogrodnika, okręt bez sternika, wojsko bez dowódcy, państwo bez rządu, jednym słowem, ciało bez duszy. Widzisz więc, bracie, jak cię Bóg z każdej strony ponagla. Jeżeli jesteś nieczuły na opatrzność miłości, to drżyj, ach, drżyj przynajmniej przed opatrznością gniewu. Kogo nie poruszy nadzieja wielkiego dobra, rzadko pozostanie obojętny na lęk przed wielkim złem. Amen.